Cześć, witajcie moi drodzy w kolejnym odcinku Diablo 3. Ostatni raz skończyliśmy przed piedestałami, mianowicie zostało nam wrzucić dwa... Mam dla ciebie dzisiaj parę rzeczy. Wspaniale, że masz dla mnie parę nowych rzeczy. Wystarczyło teraz wrzucić, a raczej umiejscowić na piedestałach dwa klucze. I zaraz udamy się właśnie w tymże celu. Jeszcze tylko tutaj sobie popatrzymy itemki, które ja bym chciał. Ok, wszystkie sobie sprzedajemy. To jedno sobie wrzucimy tutaj. Chłop, pięknie. Ok, no i lecimy. Tak. Zabierz mnie ze sobą. Ci chłopi to straszne męczy dusze. Tak, lecimy. Ok. No, widzę, że jak wróciliśmy do miasta i wyłączyłem grę, to nawet z tego pierwszego też nam uciekło. Okej, o Jezu, już się bałem, że jak wtedy nie otworzyliśmy tam jakiegoś portalu, czy nie umieściliśmy dwóch, to że nam cofnie w ogóle poszukiwania ich nawet. Światło coraz bardziej promienieje. Świątynia jest otwarta. Wejdź i pokonaj strażników, choć to moi bracia będą chcieli cię zabić. Jeszcze tylko zerkniemy tutaj. Który będzie pancerz? Nie, chyba wolę to. Wiecie co, ja chyba wolę ich zamrażać. To budowle sprzed wojny grzechu. Dobra, lecimy. Lecimy, zobaczymy co tutaj ciekawego dla nas mają. Okej, pięknie. Dobra, gicik. Potrzebuję więcej tajemnej mocy. Na razie tylko te szkielety to jakoś tam całkiem ładnie idą. Zobaczymy jak to będzie wyglądało później. Zobaczymy co będzie dalej. Dobra. Cześć, misiu. O, ja wejdę. O, ho, 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 ho. No i łup. No i pięknie. Ej, bardzo, bardzo ładnie mu w ogóle schodzi health. Bardzo mi się to podoba. Bardzo mi się to podoba. Okej. Okay. Fajnie. Przed chwilą nasz pomocnik go ogłuszył, czy jakby go tutaj... Czy jakby to określić. O właśnie. I pięknie. Najpierw ogłuszenie naszego pomocnika, potem nasze zamrożenie. No i tak jak mówiłem, to jest po prostu kombo idealne. Potrzebuję tajemnej mocy. Nie ma żadnych tutaj... Aha. O, okej. Nie mam dość tajemnej mocy. Okej, dobra, może być i tak. Jestem ciekawy ile ich jest. Jest minimum trzech. Minimum trzech to nie będzie łatwe. Ale prośba. O, co to dla nas? Czy te szkielety są, że tak powiem, na bieżąco jakoś przyzywane non stop, czy... Czy one po prostu jakoś... O kurde, czy one jakoś tą wodą tam sobie przechodzą. Dobra. Musimy troszkę tak pojedynczo. Okej, dobra, jeden z głowy. Dobra, ciebie zamrozimy. No. Ej, a gdzie jest mój templariusz? Już wiem gdzie. Wypadałoby go jakoś tam wskrzesić. O, już jest. W ogóle to jest dla mnie... O fucken. Dobra, żyjemy. W ogóle dla mnie to jest jedna wielka zagadka, jak to działa z tym wskrzeszeniem. Generalnie powinniśmy... Ale nie w taki sposób, co? Powinniśmy kliknąć na zwłoki. A tutaj guzik. Dobra, pogadajmy sobie z tym. Siłą dorównujesz naszym największym bohaterom. Jak myślisz, kim cię to czyni? Nefalemem? Możesz wejść do naszego sanktuarium. Okej, dzięki. Lecimy po fragment miecza. Wielny bohater, tyle się nabojował, a teraz zginie. Chyba ty. A kogo to ze sobą sprowadzasz? Córkę Adri? Jest w niej...
potężna moc. To bez znaczenia. Wkrótce matka podzieli królestwo. Ta część miecza jest moja. Przelejcie ich krew! Ciekawy jestem, kto czyją. Mówiąc, że matka podzieli mój los, to znaczy, że ona żyła przez ten cały czas? Próbuję cię zadręczyć, nie słuchaj jej. O jakiej mocy w tobie mówiła? Zbyt łatwo nam poszło. Bawi się z nami. Musimy szybko wracać do wujka Kaina. Kamień świata się zmienił. Nasze dzieci rodzą się słabe i żyją krótko. Demoniczna Neresa obiecała przywrócić im moc, ale zamiast tego przemieniła je i wysłała, aby walczyły przeciwko nam. Możemy zginąć, ale nie wcześniej, niż odeślemy ją z powrotem do płonącego piekła. Okej, w porządku. Pozbieraliśmy to, co musieliśmy i pogadajmy. Byliśmy o krok przed Mahdą, ale zdobyliśmy drugą część miecza. Pamiętam blask, mknący w kierunku osady rybackiej. To na pewno Wortam. Doskonale, Leo. Niech przewoźnik was tam zabierze. Słuchajcie, sobie przypomniałem, że możemy tutaj dla naszego pomocnika itemy wrzucać. Zapomniałem, kurczę. No dobra, to coś tam teraz trzeba będzie uważniej patrzeć na itemki. I trzeba będzie mu coś dać, bo... Wow, szafa. Co robi szafa? Może powinniśmy zwerbować więcej ludzi. Co będzie, jak nas znowu zaatakują? Tydzień walczyliśmy z setkami żywych trupów. I to poza naszą niezdobytą bramą. Aj, dobra, nie gadaj. Kurczę, to dorobili jakieś te nowe szmery, bajery, szafa, jakiś ubiór, jakieś te... Ale to fajne, takie kurde, jak addony w Tibi. Muszę zabrać się promem do Wortam. Zabiorę cię. Ale miej się na baczności. Nad osadą unosi się dym. Czyżby? Nie, to jeszcze nie to. Uciekajcie, póki możecie! Śmierć wszystkim, którzy sprzeciwią się potędze Sabatu! Myślałem, że może to już jest drugi akt, ale nie, ale coś właśnie tak patrzę za szybko. Mimo wszystko miałem takową nadzieję, no ale nic, dobrze. Walczmy! Walczmy z jakimś mrocznymi zelotami, czy kimkolwiek wy jesteście. Tu nic nie ma, ale są zwłoki, no cóż. Dobre zwłoki nie są złe. Okej. Dziękuję. Błagam! Moja rodzina ukrywa się w kaplicy z resztą mieszkańców. Musimy ich ratować! Nie uciekaj, zabiją cię! Cześć mi się. Nie wiedziałem, że mogę być jeszcze lepszy. Coś nam, słuchajcie, zaczyna za łatwo iść. Za łatwo w nich to wszystko wchodzi. Może to już czas na zwiększenie poziomu trudności. Kaplice potrzebują pomocy. Ruszam przodem. Głupcy! Nie zdołacie ukryć mego miecza! Niedobrze. Moje sługi spalą to miasto do gołej ziemi! Potrzebuję więcej tajemnej mocy. No i to mnie dobrze, już od razu. Czy kto powiedział, że ja chcę chować przed nią miecze? No, zaraz cię zabijemy. Ciekawe, co wtedy będziesz miał do powiedzenia. Okej, śpi. O, a to jeszcze ty jest. O, a ty jesteś jakiś tutaj ten, higher level, patrzę. Gdzie jest mój templariusz? Tajemnej mocy. Przyjacielu, wstawaj. Jeszcze jest we mnie siła. No to dawaj, walcz. A nie się tu opierdzielać będziesz, co to ma być. Za co ci płacę? I pięknie, i po sprawie. Super, dobra, pozbierajmy, co tutaj mamy. O kurde, i... O, no puścili na nas jakieś małpy, patrzcie, ale jajca. Potrzebuję więcej tajemnej mocy. Ale jak...
Ale jak one nachrzaniają cwaniaki. Ale oni szybcy są. Dobra, ja proponuję iść tą drogą, którą tędy doszliśmy, to przy okazji, to wtedy nie będzie tutaj jakichś niemiłych niespodzianek. Co drogo, tam jest ten szaman, te pieski respiący. Nie wiem, co to jest. A mimo wszystko to czy jakoś łatwo w miarę wchodzi. Tu jest ten gnojku jeden. Nie mam dość tajemnej mocy. Okej, okay, dokładnie tak, super. On się chyba wskrzesza, kiedy po prostu znajdziemy się w pobliżu ten nasz pomocnik, jak mi się wydaje. Pięknie. Tutaj będzie nas skrobał z prawej strony, ale nie mam na niego czasu. Okej, okay, dobra, super. Pięknie i dostaliśmy. O, nawet jakiś złoty itemek. I to zdecydowanie lepszy niż ta legenda chyba, którą mamy. Tak mi się wydaje. Na razie zmienię, zobaczymy jak to później. Jeszcze nie mogę tego używać. Okej, ale tak mi się wydaje. Dobrze, lećmy, zobaczmy co tutaj mamy. Mam rękojeści miecza, która spadła z nieba. Bije od niej potężna magia. Wiesz coś o niej? Znaleźliśmy ją kilka dni temu. Żałuję, że ją zabraliśmy. Chodź, pilnuję jej Virgil. Z radością się jej pozbędziemy. Wracam do Tristram, żeby sprawdzić, co u wujka Descartes'a. To wspaniale, że się pozbędziecie, a ja chętnie ją wezmę. Wchodzimy. Wchodzimy i co tutaj będzie? Co tu na nas czeka? Do diabła nie ma go tutaj. Twoja bohaterska wyprawa nie przyniosła oczekiwanego efektu. Mam trzy części miecza i twoich przyjaciół. Mogłem się domyślić. No ale jędza. Muszę wracać do domu Kaina. Aha. No właśnie. Twój wybór, Kainie. Albo wykorzystasz znajomość sztuki Horadrimów, aby naprawić miecz, albo twoja ukochana Lea zginie straszną śmiercią. Cały ten ból i zniszczenie. A na co ci w ogóle ten miecz? Mnie na nic, ale jest wszystkim dla mojego władcy, Beliala. O, patrz się, ześwirowała. Co za gniew! Robi wrażenie! Tym razem wygraliście, ale skoro miecz nie może być mój, zabiorę jego właściciela! Ostatecznie ostrze i tak będzie moje! Wujku, nie umieraj! Nic już tego nie powstrzyma, ale muszę zrobić jeszcze jedną rzecz. Trzeba zespolić miecz. Tak, jak podejrzewałem, to miecz z Królestwa Niebios. Nieznajomy jest aniołem. Pamiętaj o dzienniku. Wewnątrz znajdziesz. No i zarąbali na manioła, no. Świetnie, świetnie. Ciekawe, co jeszcze nas czeka. O, weźmy sobie to przy okazji. Nie mogę tego używać. Ale ty możesz. To mi pomoże. Ale zarąbić tą opcję. Fajnie, super. No dobra, idźmy pogadać teraz z Deo. Gdybym tylko umiała kontrolować tę moc, mogłabym go uratować. Nie obwiniaj się. Mahda zapłaci za śmierć Kaina. Mahda i jej pan Belial.
Dziennik mówi o aniele, który spadnie z nieba, kiedy cień wypełznie z otchłani. Nieznajomy jest kluczem do tajemnicy. Nie wiem, czy to człowiek, czy anioł, ale miecz pomoże mu odzyskać pamięć. Kiedy moja moc się uwolniła, przez chwilę mogłam zajrzeć do umysłu Magdy. Uciekła na wyżyny. Dotrzesz tam przez jaskinię nad Wortam. Ale pamiętaj, Magda będzie tam na ciebie czekać. Może się czaić ile chce. I tak nic jej przede mną nie uratuje. Nie ma problemu. Pójdziemy jej nakopać. Okej, okay, lecimy. Jesteśmy tutaj... O Jezu, miałem wrażenie, że te świeczki falują poniekąd. Czy w zasadzie to falują, ale jakoś ja nie wiem. Miałem wrażenie, że one nie pod wpływem, ujmijmy to... A zobaczmy, co tutaj. Nie pod wpływem tego dymu, który tutaj tak, a nie inaczej wygląda, a po prostu same z siebie. Jakby żyją własnym życiem. Dobra. Wejdź do pieczar Aranei. Okej, idziemy szukać pieczar Aranei, skoro tak. Zobaczmy jeszcze co tutaj. Nie możemy się wahać. No i nikt nie mówi o żadnych zawahaniach. Spokojnie, mocium panie. Idziemy. Idziemy je nakopać. Ło, będą pajączki. Będą pajączki. Gdyby tylko mogli mnie teraz zobaczyć. Wszyscy uwielbiają pajęczarzy. To co, to ja muszę zejść jakoś na dół? Nie, co jest? Będę pewnie. Okej, okay, patrzę w ciebie, to troszkę, że tak powiem, gorzej chodzi niż w pozostałych. Że wchodzą te moje spele. Ale przynajmniej was też można zamrozić, to już połowa sukcesu. Okej, okay. Leżeć. Gdzie mnie tutaj? Dobra, super. Moi drodzy... O właśnie, na to czekałem, na to czekałem. Cześć misiu. Dobra, moi drodzy, słuchajcie, obok tego oszalałego pustelnika będziemy na dzisiaj kończyć. To by było na tyle. Słuchajcie, no coś się dzieje. Generalnie dowiedzieliśmy się, że nasz tajemniczy nieznajomy. Nie gadaj. Bla, bla, bla. Już? Skończyli? Dziękuję. Dowiedzieliśmy się, że nasz tajemniczy nieznajomy jest być może aniołem. No cóż, zobaczymy. O wszystkim się przekonamy, zobaczymy, dowiemy się o co chodzi. Ale to już nie w tym odcinku, to w kolejnych. Dzięki śliczne za uwagę. Trzymajcie się i do następnego razu. Hej!